Tamten film był ciężki dla mnie, ten film będzie ciężki dla nas wszystkich. Nie mam pojęcia. Ostatnio, niedawno Julka mówiła, że mama wyrzuciła z domu, a tydzień temu jakoś Julka reklamowała swoją mamę na Instagramie, więc nie wiem, co kamen. Siemaneczko. Dzisiaj jestem z Julią. Witam bardzo serdecznie. Ogólnie podobno film jest bardzo obrzydliwy, szczególnie przez postawę Ralpha Fera w stosunku do Julki. Siedzi, podobno siedzi. Na razie czekam na więcej informacji. Mariusz muruje samobójcze od razu, wylądowałaby na oddziale zamkniętym, pod stałą opieką i nadzorem i dwie główne zasady, nie mogłaby mieć dostępu do telefonu. No właśnie, więc dlatego od samego początku mówię, że ona nie jest po próbie. Ponieważ gdyby tak było, to by nie nagrywała tego teraz. Ona nigdzie nie powiedziała, że jest po próbie. Ludzie to wywnioskowali, ale nigdzie sama nie powiedziała. Queen of the Black. Tacy influencerzy, którzy są tacy grzeczni. A skarżyła się o coś, czego nie... Dokładnie. Ten film, odpowiedź na ten film i ten live tylko dlatego, że Julka postanowiła, że oskarży mnie o coś, czego ja nie zrobiłem i czym się brzydzę. Oni robią kiss Mary. Pozdrawiam, Mela. No dobra, ja mogę zrobić fakt, tylko nie będziemy się chyba fakt. Nie, my się nie będziemy fakt, ale my zrobimy fakt Mary Kill, bo nie będziemy takimi grzecznymi, nudnymi w ogóle, nie? Ja mam... Ogólnie na filmie zachowują się, jakby byli pod wpływem czegoś. Nie wiem czego, nie wiem czy są, tak tylko wyglądają. Może tak świetnie udają takie osoby. Mieliśmy film, ale już nie wytrzymałem, jest im cholernie przykro, patrząc na jej stan. Tak jak mówię, dziewczyna powinna zrobić sobie przewodnie jedno, co zrobić. No powinna. Ale już nie wytrzymałam. Jest mi cholernie przykro, szkoda. Patrząc na jej stan. Autentycznie tak szkoda. Mówisz, dziewczyna powinna zrobić sobie przerwę od internetu. Zastanawiam się, gdzie są jej rodzice. To, co robi ta dziewczyna, nazywa się argumentum ad misericordiam, czyli niemerytoryczna argumentacja basowana na wzbudzaniu współczucia, jednocześnie unikając meritum sprawy. Robię screena. Dzięki, choroba, piękny stary. Rodzina, toksyczny związek. A ona święta. Jak Legdar przydał, a ona święta. Iwo to Dewski, bardzo dziękuję. Zapamiętam, będzie filmy wykorzystane. W Instagramach, tak. Tutaj Instagram jego i mój. Pierwsze zestawienie. Jesteś gotowa? Ty odpowiadasz, ja odpowiadam i lecimy, nie? Freeze versus Mini Mike. Fuck to Mary... może Mary versus fuck... Film Ralpha zgłoszony wielokrotnie. No mówię, że ten film jest bardzo dziwny. Z tego, co słyszałem i z tego, co oglądałem. Nie cały oglądałem. Tak jak Julka zarzuca ci wyzywanie i grozi pozwem, to czy robisz research swoich filmów, czy tam nie było nic takiego? Ja pamiętam. Ale robię. To znaczy, jakbym dostał pismo, to bym zrobił research. Natomiast jeśli ktoś grozi mi pozwem, to wiem, że tego pozwu nie dostanę. Natomiast ja bardzo uważam na swoje słowa. Wiem, że nawet jeśli powiedziemy, że ktoś jest głupi, to i tak nie dostałem pozwu. Ale mimo wszystko mówię, że uważam, albo moim zdaniem, czyjeś zachowanie, albo to, co powiedział, jest głupie. Wyrażam swoje opinie. Za wrażenie swojej opinii nie możesz dostać żadnego pozwu. Jeśli powiedziałem, że ktoś i ktoś jest gwałcicielem, mordercą, albo... Panie... No, niech będzie dwa przykłady, to wtedy mógłbym. Chociaż w polskim prawie, polski sąd, polski YouTube. Ciężko, długo by to trwało. Freeze! Sama się przyznała, że przedawkowała leki, więc każdy szpital od razu bierze jako próba. Sama też powiedziała, że jest po wizycie policji, więc szpital by zgłosił jako próba. Okej, okay, kumam. Tak, bo ja bym chętnie z nią zrobił jakiś, nie wiem, podcast albo pogadał. A propos zajebania, to pewnie dotyczyło tego, że... A propos chyba zdjęć. Na Instagram, jakie wstawiało wcześniej. Dokładnie, jeśli nie wiecie nic o zaburzeniach, to się nie, dlatego ja nic nie mówię o borderze. Jak ona mówi o borderze, albo o borderze, już jeszcze mówi o borderze i o... U dwugodówce. To ja ten, ja się nie wypowiadam, bo nie wiem. Dobra, dawaj. Kill Mini Mike. Przepraszam, Mini Mike, jesteś super, naprawdę, ale... No... Ja bym... fuck Freeze, no bo jest chłopakiem, więc... Jest nawet w moim typie, więc bym... No, Freeze jest hot. Mary Versov, no bo fajnie by było, wiesz, założyć rodzinkę i tak dalej. No ale Mini Mike'a to kill, no bo... Na chuj on.
Nie, że coś tam mam do niego, ale... Ja też nic do niego nie mam, ja lubię Mini Majka. Ale... Jesteś jebanym manipulatorem, jesteś jebanym naciągaczem. No jestem. Na Instagrama wejdę później. Tak, w tym zestawieniu moglibyśmy go kill. Mówię, jakoś za dwa tygodnie chyba. Dokładnie, może w innym zestawieniu byśmy cię fakt czy coś. Kolejne zestawienie. Nie wiem, na ile ty masz wiedzę. W sensie, bo ja nie znam wszystkich influencerów, ale większość znam, dobra. Okej. Znam. Kolejne zestawienie. Jasper, Haraziński, Zaparty. No to tak. Zdecydowanie Mer Zaparty, ponieważ Zaparty to hot, mega jest i wiesz, byłabym dla mnie rodzina, a tak na jeden raz, no to bez sensu, po co? Ja bym chciała, wiesz, tam nim rodzinę czy coś, nie? Też wiem, że jest gej. Mówię, nie znam się kompletnie na tym, więc się nie wypowiadam. Więc ciężko mi coś odpowiadać. No, sad. Ale załóżmy, że nie. Załóżmy, że w tej nie sytuacji jest. Nie jest. Nie wiem, jak wyglądają ci dudy. Nie wiesz? Jasper Haraziński. Wiem, że są razem, ale nie wiem, który to który. Ja bym zrobił tak. Ten taki, co macie mniejsze włosy, fak, a ten Haraziński. Czy tak? Ja bym... Oskarża, a powiedział, że nie. Fak Jasper, bo jest w moim typie młodszy i w ogóle ładny. Kill bym Zapartego, bo odmówił mi współpracy. Gadałem z nim, odmówił mi współpracy, Zaparty. Kill you. Chociaż nie wiem, a może Haraziński bym bardziej kill. Fak Mary, kill. Tak jakbyś raz się faknął z Zaparty. Nie, Mary Jasper, fuck Zaparty, bo na jeden raz wygląda spoko, a Kill Haraziński, bo ani nie jest ładny, ani nie jest spoko, ani nic. Ale słuchajcie, moi drodzy, te wszystkie zestawienia są od was, z naszych Instagramów, to wy wrzucaliście, więc my nic do tego nie mamy. My nic do tego nie mamy, my wrzucamy, no wybieramy. Nie, absolutnie. Nic do tego nie macie, wy tylko nagrywacie i puszczacie to w eter, nie? Jasna sprawa. Wybieramy to, co da radę. Kolejne zestawienie. Ale głos ma niezły ten kolega na ekranie. Casio, Malik Montana, Crushfield. Nie wiem, kto to zbyt, ja w sensie kojarzę Don Casio, ale nie zbyt wiem, kto to jest. Wars of Sor, Fame MMA. Dobra, to kill, bo średnio kojarzę. Malik Montana, a? Odcinków autowo pewno sobie. Tak, to słyszałem też o tym. Crushfield, Mary? Ten film jest Festo Mleczny? Tak. Nie, Mary, Malik Montana i fuck. Że pisze kłamstwo, nie? Jakaś dziewczyna? Napisał do mnie chłopak, że ona nie jest w psychiatryku, tylko miała zabieg migdałów i zostaje do środy. Bym ci udowodnił, ale nie mogę udostępnić dokumentów. Nice. Coś znowu pisze do mnie, o mnie ta dziewczyna. Pan Mateusz podał na stream mój nick, nie podałem twojego nicku, i wyjęte z kontekstu słowa, które do niego napisałem kiedyś. Nie były, to były cytaty, które ty mi napisałeś do mnie. One były wyjęte z kontekstu. Po zobaczeniu tego, co on wyczynia, jeśli chcecie, mogę opublicznić całość tego, co napisałem i zrozumieć kontekst. Wyzwał i manipuluje. No nie ma, nie, też mogę przeczytać całość. Nie mam kurwa problemu. Nie ma problemu. Nie ma problemu. To nie jest za mnie kołtas jebany, co? Ale jestem śmieciem. Że co? No? Przecież ja nie specjalnie ej, ale ja specjalnie powiedziałem, że nie będę. No i tyle, pozdrów Maćka Puta S. Puta S, pozdrawiam Maćka. Ej, ale przecież sam powiedziałem z 20 minut temu, jak mówiliśmy o tej dziewczynie, że nie będę mówił jej niku, żeby nie nasyłać ludzi na nią, bo, żeby nie nasyłać, bo będzie, że znowu nasyłam, jestem tym złym, prawda? Tak powiedziałem. Jak dla mnie ona desperacko pragnie uwagi. Sam powiedziałem, że nie będę mówił o tej dziewczynie. Dla kogoś ważny tym bardziej w tym wieku i w momencie, kiedy nie dostaje tej uwagi i miłości od rodziców. Prawda to czy nieprawda to? Halo, co? Desperacko pragnie. Jej nick na Story Queen. No ładnie, dokładnie, to ewentualnie, ale ja powiedziałem, że nic nie będę wspominał o niej. No nieźle, nieźle. Powiem wam, że niezła sytuacja. Podałem jej nick, a bo pokazałem na tym. Ale później powiedziałem, że ten. Dobra, okej, okay, dobrze, powiedziałem. Ale powiedziałem, że jeśli ktoś, jak ktoś później zapytał, o kogo chodzi, to powiedziałem, że nie będę mówił niku. Ale możliwe, że faktycznie powiedziałem w momencie, gdy tutaj pokazywałem. Tutaj. No to ciężko, kurwa, żeby tego nie zauważyć, no. Najgorszymi osobami dla Julki są najbliższe jej osoby. Ona potrzebuje odcięcia od internetu, bo każda decyzja napędza ten hejt, ale nikt nie chce. No dobra, jestem śmieciem. I przetłumaczyć, bo przecież fajnie dostać atencję broniąc jej. No fajnie dostać atencję broniąc jej, no ale ja wolę nie dostawać tej atencji. Wolę być tym kutasem jednak złym. Złym, niedobrym. No, także tak wam powiem. Już tego nie będziemy oglądać. Krusz, ponieważ mam taki jakiś pociąg do raperów, nie? Krusz, nie, mówię właśnie, że Malik Mary, a... Krusz, kogo byś zabiła? Don Casio czy Krusz? Don Casio. Byś zabiła? Tak. A Krusz fuck. Tylko mojego młodszego brata. Kumam. Malik Montana. Tak, bo on pociągnął. Nie, to ja bym zabił Krusz, bo jest paskudny. Moim zdaniem jest paskudny. Ta beczka wstawiła, że całą rozmowę ze mną ten wstawi? To niech wstawi. Ponieważ ja z nią nie rozmawiałem.
To niech ustali, ponieważ ja z nią nie rozmawiałem, jedynie wyświetliłem jej wiadomość. Więc mój udział w rozmowie z nią był taki, że wyświetliłem wiadomość. Nie, moim zdaniem taki w porządku. Taki. Nie. Kiel Kruszwil, mer Malik Montana, bo ogarnia życie i fakt Don Casio. Tak dla... z ciekawości. Nie z moim typie, ale z tej trójki bym... Też wcześniej było o niej mówione i z kontekstu można wnioskować, że to ta dziewczyna napisała. A, no dobra. No ale mówię, no sam... Okej, dobra, jeśli powiedziałem, to na swoją obronę mam to, że i tak Julka wstawiła jej... A ona sama mnie pisze, kurwa! Koło się zamyka. No, zajebiście. Kolejne zestawienie. To jest... I sam nie oznacza jeszcze. Oznacza, że on to widział. Dawid Kwiatkowski, Marcin Dubiel i Krzysztof Iwisz. Dobry fake tarka, zbyt gramatycznie napisane. Pyk. Marcin Dubiel Mary, bo jest tak przystojny, że oh my gosh, chociaż ja czuję od niego taki vibe toksyczności, nie wiem czemu. No, też wiesz? Ale tak pociąga to, tak, to jest ogromne, mnie zawsze do takich ciągnie. Dalej, Dawid Kwiatkowski, piosenkarz, no to fakt, bo no ciągnie mnie do muzyki, jak mówiłam, ale no tak to z żadnym bym jakby nie zrobiła fakt, jakbym musiała jak coś, żeby nie było. Iwisz? Krzysztof Iwisz. Chyba nie jest ani w moim, ani w twoim typie. Ja nawet nie wiem do końca, jak on wygląda. Ja bym kill Krzysztof Iwisz, wyruchałbym do Biela, ale ślub bym wziął z Kwiatkowskim, no bo się wydaje taki... Do Pożygu jest ten film, nie? Najbardziej ogarnięty i tak dalej. No, on się wydaje ogarnięty akurat. Kolejne zestawienie. Andrzej Duda. O co chodzi z tym Shish? Wiesz co, ja nie wiedziałem, o co chodzi. Ostatnio mi się wyświetliła jakaś kompilacja Shish meme. I te Shish to jest takie shit, że ale kozak. Shish sound effect meme. Proszę bardzo. Z jednej strony atencjuszka, z drugiej strony współczujesz? No tak samo mam. Jarosław Kaczyński i Morawiecki. O, to jest fajne. Słuchajcie teraz. Najgorsze... Za rok Julka będzie miała prawa wyborcze. Najgorsze trójce... Wiecie, jest znam, najgorsze, ja najgorsze trójce... Z politycy. Tylko o Dudze wiem. Kaczyński coś tam... O! O Dudze. Nice odmiana. Przyznaję szczerze, że jestem, kurczę, zaskoczony. Tego nie słyszałem, że Dudze. Duda! Kałeś powrót, co za film tam był? Nie, to jakiś fejur. Bo film jest stary, miniaturkę też stara. Dudasz. Oni mnie zjadą, bo... Szafa, gra. To już jestem krytyką, że powiedziałam, że kogoś tam coś tam. Polityków? Wyjebamy, stary. Dobra, no to Duda, Mary, bo to jedyny, którego znam z tych. Z prezydentem, więc warto być Mary. Kaczyński, kill, bo jakoś, nie wiem, kojarzę, że wszyscy się śmiali, że jest głupi. O, i nice. Inny. I Kaczyński, no tam... Morawiecki. Tak. Morawiecki w sensie tam. Ja bym tak, ja bym kill Kaczyński. Końcówkę? Nie, chyba. Już nie potrzeba. O Dudze. W Polsce Mary Morawiecki, bo on się wydaje ogarnięty. I fakt Duda, no bo... No to jest taka pizdeczka, taki wiesz, uległy... To straszne, że musimy wybierać pomiędzy politykami. Tak, no bo, ale wiesz, nadal jest uległy i taki... Ble. No Dudzisz? Dudze. Ale Morawiecki i Mary, no bo jest okamięty, Dudze. A Kaczyński jest stary, więc kolejne zestawienie jest ciekawe. Lexi Kostra Fagata. Okej, no to Mary Fagata, bo Fagata to jest super osóbka, bardzo ale lubię Fagata. Sztunia. Morawiecki wydaje się ogarnięty. No, ona jest bardzo ładna i... I jest moją przyjaciółką, w sensie nie przyjaciółką, koleżanką bardziej, więc dogadujemy się. No, dogadujemy się bardzo fajnie, więc Mary, ją. Kostera kill, Alexi... Jest taki pasztet z firmy Duda, niezbyt apetyczny. No kurde, to właśnie może o nim mówiła Queen of the Black. Fuck. A ja trochę inaczej, ja bym... O Dudze, to ja się rano do roboty. No, Dudze, to... O właśnie, i to jest... A propos live'ów na temat Queen of the Black, to większość właśnie wygląda tak. Dzisiaj był pierwszy poważny live, gdzie komentowałem sprawę bez żadnego żartowania, a większość live'ów wygląda właśnie w ten sposób, że sobie żartujemy, nie śmiejemy sobie, aha, ale idiotka, patrzcie, zbanować ją. Tylko ogólnie sobie śmieszkujemy. A, no, zobaczymy. Nie no, fakt Fagatę, bo jest najbardziej sztunia, więc taka jest zrobiona i w ogóle, więc ja bym fakt. No nie jest zrobiona, ona tylko usta powiększa. Ale jest taka, wiesz... Noski, coś tam strzykiwała, czy coś tam. Taka ten, Fagatę bym fakt, a Kostera Lexi... No się zeżygam. Kurde, więc... Może chodzi o Dudę z rancha? Kurde, możliwe. Najlepszy smak arbuz? No pookczam do arbuza. Chciałbym, żebym zagarnął sobie Jabłońskiego, Alexi, Mary, no bo jest... W porządku jest. W porządku, no. Kolejne zestawienie. Błoński, Dubiel, Czaro. Błoński, Kasper Błoński, Marcin Dubiel. Znowu i Dubiel? Tak, znowu Dubiel. No to Mary. I Czarek. Mary Dubiel, fak, Czaro i Błoński, Kilno. A ja powiem wam, że tak, ja bym fak i Mary Czaro, kurwa. Ja robiłem tatuaż Czaro, on mi się mega podoba. Ale on jest getaro, więc... Lipa. Ale dobra, no to powiedzmy, że bym Mary Czaro... Nie, kurwa, ale Błońskiego też lubię, bo my się znamy. To inaczej. Nie, kill Dubiel, bo Dubiel jest nie śmieszy mnie.
Więc Kill Dubiel, Fak Błoński i Mary Czaro. Bo Czaro jest najładniejsze dla mnie. No, Czaro jest przystojne akurat, to prawda. Dobra, a znasz The Blaze House? Nie. Ty całą trójkę z The Blaze House? Rupiński i Smab. Dobra, to zrobiłam ten Pawła tego, bo nie znam go. I Rupińskiego Mary i Fak Smaba. A ja ci powiem tak, że ja Smaba już Fak. Wiesz o tym? Ja ruchałem Smaba. I teraz chyba zrobi ten cały coming out, że Smaf nigdy nie określił swojej orientacji, natomiast Ralph Fair zrobił to za niego. Tak było, więc w sumie nie wiem, czy bym powiedział, że fakt. Kilgo, bo... No tak, Julka oczywiście wygląda, jak była pod wpływem. Tak samo jak Ralph. Jedna i druga postać na tym filmie wyglądają, jakby były pod wpływem czegoś. Nie mówię, że są, ale tak wyglądają. Może tak świetnie grają, cholera wie? Bo mnie rzucił. To niefajnie strasznie. Niefajnie, więc Smaf Kill by mnie rzucił. Paweł Fak, bo jest niezły. A Rubiński to bym mer. Jeśli potrafią udawać oczy spizganych osób, to oczywiście świetni aktorzy. Mery, no bo jest najładniejszy z nich wszystkich. No, Rubiński jest ładny. Coś tam ma. Bardzo. Więc ten. I to jest najlepsze zestawienie. To aż smutne, że musisz się tłumaczyć z tego, że najzwyczajniej w świecie śmieszkujesz na swoich transmisjach. Tak, zgadza się. Cholipka, wie? Czuks, Nanami, Krzysztof Krawczyk. Czuks, Nanami, Krzysztof Krawczyk. To jest to zestawienie. Kochana, uwierz mi, to jest zestawienie. Zabij Czuksa. Nie wiem, czy można zabić Krzysztofa Krawczyka, bo ostatnio umarł, ale... Ja bym powiedział tak, ja bym Mary Nanami. Mary Nanami też i fakt Krzysztof Krawczyk, nadawała, no ale nie jestem nekrofilem. Ona by się nadawała na żonę. Mary Nanami, fakt Czuksa i kill Krzysztof Krawczyk. Czyli Krzysztof Krawczyk... Czy jesteśmy besties? Oj. Sorry, straciłem trochę kontrolę. Nie, serio, oczy nie mają w ogóle, nie? Na stówę spizgany, mówię, oczy nie mają kompletnie. Nie jesteśmy w kwestii. Już nie jesteśmy? Nie, za to co powiedziałeś. Ale za to, że Krzysztofa Krawczyka bym zabił? Nie, za to, że jesteś fakt Czuksa. Co? Ale chłop, kurwa, tak się obrzydliwie zachowuje, że to jest do pożygu, nie? Serio, autentycznie, ajajaj. Tragedia. Ruchlibyśmy go, no. Ja nie! Ja bym go ruchnął. No, ale co mam powiedzieć, że Nanami bym, że nie wziąłbym ślub z Nanami? No wziął. Wziąłbym ślub z Nanami. Krzysztofa Krawczyka ani bym go nie ruchał, ani bym nie wziął z nim ślubu. I tak nie żyje, więc no, zabijmy go. Nie no, kurde, Czuks jest takim kuzakiem, że bym go ruchnął. Dobra, idziemy dalej. Baby! I teraz są raperzy. Ja się nie znam na tym w ogóle, ale... Żyk, no, jak cholera żyk. Możemy pogadać. Kueba BDS Kizo. Jezu, myślałem, że jakiś ciekawych, jakiś Mata, Sobel czy coś, Guzio, rady jakiś... Mata jest później. Ale Kueba BDS Kizo. No to... Ona jak z tobą gadała na IG, to była czymś spizgana. Nie wiem, nie będę spekulował. Natomiast, moi drodzy, chciałbym tylko wam powiedzieć, że coś mówiła, że coś tam brała, jakieś leki chyba czy coś. Aczkolwiek nie pamiętam co dokładnie. Brzegać się chce jak patrzę na Ralfa Demolkę, sorry za błędy, ale zmęczenie jestem. No mi też, mi również. Kill BDS, mam jakieś wrażenie, że on jest jakiś toksyk, nie wiem czemu. No i Kuebo Mary i fuck Kizo? Nie, jak ja bym miał brać pod względem wyglądu, no to bym zabił Kizo, bo jest najmniej w moim typie. Ruchnąłbym Kuebo, a BDS-a, no mógłbym wziąć z nim ślub, bo on jest taki tolerancyjny i spoko. No spoko jest taki, może no. Robi to pod publikę. O mój Boże. Linkiewicz, Lil Mast i Lady Madeleine. W sensie ta Lady Madeleine. Ja pierdolę, kurwa, pije ile pieniędzy, Jezus Maria? Kill, nie wytrzymałabym z nią. Lil Mast i Mary. Że dodała na relację, tak? No tak, napisała takie rzeczy do mnie. I ja wyświetliłem to. Teraz? Dobra. Cześć Tomek. Mati, fajnie, że wpadłeś. Siema, cześć. Fajne, i teraz mamy zagramaniczne. Nic się nie minęło. Zagramaniczne pary. Ooh, baby. Mamy James Charles. James Charles. Wiesz kto? Pytasz. Jeffree Star. Pytasz. I Kim Kardashian. Nie, nie wiem. No to... Fuck James... Nie, Mary James Charles. Fuck Jeffree Star. Kill Kim Kardashian? Jezu, Boże, nie, stop, nie inaczej, zapomniałam o niej. Kim Kardashian Mary, bo ona ma tak zajebistą chatę, że fajnie by było. Ja mi ogólnie, w ogóle wydaje się zajebistą babką, nie jest kobietą, więc spoko. James Charles w takim razie fuck, a Jeffree Star kill, sorry, ale no. Ale i tak cię kocham, Jeffree. Ja inaczej, ja bym...
Jeffree Star jest najmniej w moim typie, więc kill Jeffree Star. Mimo tego, że go lubię, ale w tym zestawieniu... Mi się podoba tak, że on ma takie kości, co mi to pasuje. No, ja bym jakby w tym zestawieniu bym go zabił, ale tylko i wyłącznie w tym zestawieniu. Więc kill Jeffree Star. Mary James Charles, bo ma dużo pieniędzy, jest słodki, piękny. Hej, idę wstawić sobie szybko zapieksy. Znaczy będziemy dalej oglądać, spokojnie. Niech się wstawiają już. I fuck Kim Kardashian, tak? Dla doświadczenia, żeby zobaczyć. Boże, to musiałbym doświadczyć. Kolejne zestawienie jest też mega ciekawe. Nike, Kaja Godek i Pizza Paweł. Okej, zabić Kaję Godek. Smrodek. No, to jest... Nike, fuck. Ale to było kontrowersyjne. Żart górnolotnych lotów jak u Karionera. Spysiński, Spasiński. Staśko ze Sraśko. Nice, dogadaliby się. No fajne, jakby laska wyruchała Nike, to by było coś. Ale jak teraz nie będzie u Julki żadnego story... O, no już chciałem banować, nie? Czekam tylko aż... Czekam aż się skończy tylko. A co to jest? Pomadka? Nie rozumiem. Czekam aż się skończy tylko. To jest do ust ten... O co chodzi? Nike. DM. Pamiętaj. Zapraszam na Insta. I pizza pa... Zabić Kaję Godek to takie ponadczasowe. Ta, nawet osrali o to. Twórcy Muminków, nie? Paweł Mary. Ja znam go, ale Mary. Ja mam tak, ja znam pizza Pawła i tak. No na pewno kill Kaję Godek. No Kaję Godek to jest najgorszy człowiek w Polsce, więc ją kill. Wiadomo, Nike też bym nie poślubił. Przeruchałbym ją dla kontrowersji, ale jeżeli miałbym wziąć z kimś ślub, no to z pizzą Pawła, no bo jest chłopakiem. Ale ona mi dramę zrobi. Ona mi dramę zrobi? No. Fajnie. No bardzo dobrze. Więc Nike cię dla samego faktu, że gej cię wyruchał, a ona by cię wyruchała dlatego, że laska cię wyruchała. Masz to. I ostatnie zestawienie. O, ostatnie zestawienie, mordy. Splunąłbym w w monitor, tego nie zrobię. Czytaj ostatnie zestawienie. Okej, okay. Mata, Popek, Cypis. Jako pretekst do życia i jako pomadka skończy się jej życie. Działa tak, że co? Dziewczyn korzysta z pomadek jako pretekstu do życia i jak pomadka skończy... To pierwszy raz o tym słyszę, nie? Pierwszy raz. Oczywiście, że mata Mary, bo mata to... A dalej... Popek... Kill, zdecydowanie. A Cypis, nie wiem kto to, ale... Nie! Wszystko ma swoje granice. Oh daddy, 3 złote. Z tą pomadką chodzi o to, że jak się pomadka kończy, to robi się samstwo twarz przesyłająca całość. Mm-hmm. Kurwa, nie wiedziałem. Dobra, Popek... Kiedy gotik? Nie wiem. Fuck, a ty pisa kill. Ja bym sobie tak, ja, Mata jest najbardziej mi obojęty, że ja bym kill Matę. Bo nie, jak, on mnie nie chłodzi ani grze. No weź! Ja bym kill Matę. Popka bym wyruchał z ciekawości, bo jest takim kurwa z wyrolem. Ale z Cypisem bym był, bo... Fajnie by było tak Mary, z Popkiem. Mary Cypis, bo... Chcę się wyobrazić sobie z Popkiem, tak, no nie, on wziąłby z 30 kwasów, zasnąłby i do niczego by nie doszedł, także... Ale wiesz, może by mu nie stanął, ale może by mi stanął. Dobra, to jest całe nasze zestawienie. Jako... Zaraz rozjebię ten komputer. Pisaliśmy. My jesteśmy teraz fakt. My jesteśmy teraz fakt, więc... Ej, stop, my zerwaliśmy przyjaciół. Jeszcze raz, co? Bo my możemy zerwać przyjaciół, my możemy być dalej fakt, więc... Więc w tym zestawieniu... Jesteśmy budziaka. I tak się kończy ten film. Dawajcie subskrypcje, dawajcie komentarze, co chcecie więcej zobaczyć, albo nie wiem, dawajcie jakieś... Nie wiem, proszę o poważne odpowiedzi. Wiesz co, on zasłynął z tego, że robił ranking gejów w Polsce. Gejów, influencerów. Nie, ja chcę, już nie chcę się to wkręcać. Już starczy. Autentycznie. Także kochani, jeśli chodzi o Julkę, to na dzisiaj koniec, już starczy. Pierwszy film był potraktowany poważnie, ponieważ dla mnie był poważny i według mnie inaczej do niego podejść nie mogłem. Odpowiedziałem na oskarżenie, tak. Jeśli chodzi o drugi film, to przydałoby się oczu kąpiel. No story, tak? Julka, wspieram, nie jesteś sama. Opis. Aha, Maja Staśko. W tej chwili wspieram, a w tej chwili Mateusz Pisiński, który od miesięcy nagrywa Julce. Robię jej live'a. Teraz, gdy pokrzywdzona leży w szpitalu i na tym zarabia. Trzymajcie wszyscy, którzy padli ofiarą hejtu. Dziękuję wszystkim, którzy wysłali mi donate'a dzisiaj, kochani. Maja Staśko, o tobie też coś powiem na filmie. Nie omieszkam. Pamiętam o tobie. Nie zapomnę. Bardzo dziękuję. Jestem wrogiem publicznym numer 1. Kurde, jak mnie Maja Staśko nie lubi, to już chyba jestem taki w porządku chłopak, co? Na dzielni. Ogólnie jak z tego co mi wiadomo, tak, nie lubi was Maja Staśko, to jesteście w porządku ludzie. Maja Staśko dożyła 3 grosze? Wiem. Krzyżu właśnie widzieliśmy. Nie lubi mnie Maja Staśko.
Elegancko, cieszę się, Fist. Nie, tam jest Instastory grubo o tobie? Co? No nie, no to ten post, że wspiera mnie, że jestem kurwą. Nie mogę powiedzieć, jak można napisać komuś taki komentarz, gdy naprawdę nic nie wie o życiu drugiej osoby i jej nic nie przeżywa. A co się stało? Prowadzę. Spysiński kręci na jej temat filmy, w których czepia się każde ich słowa. Nieprawda? Co to powoduje jeszcze większą na nią nagonkę? No nie, bo często mówiłem, żeby nie. Niedawno ktoś przyczynił się do jeszcze większej fali nienawiści. To nie moja brocha. Znaczy nie moja, nie ja to zrobiłem. Ty, polajkowałem, nie. Mat nikogo nie hejtuje, tylko... Przepraszam. Nie będę pisał. Napiszę witam. Na komentarze. Nikogo nie obra... Dziękuję bardzo za to, że mnie bronicie. Bardzo mi miło. On odpowiada na to, co Julka go oskarża. Ma prawo się bronić, zwłaszcza, że oskarżenia były poważne. Plus jeden. Hejterzy powinni być pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Oczywiście. Oskarżanie Matiego słaby ruch. Nigdzie na nim nie nasuło hejtu. Plus jeden. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za pozytywne słowa. No naprawdę bardzo. Oskarżenie Mateusza Sprzynkiego pokazuje, że życie jest zapatrzone i zmanipulowane przez Julkę. Dziękuję Elena. Dziękuję Elena, dziękuję Angela Hale albo Hale. Dziękuję również tutaj Sag CX. Również bardzo dziękuję za miłe słowa. No z tym, że Mati to też człowiek, tym bardziej człowiek, który nie robi bagna i krzywdy w internecie, zwyczajnie w świecie broni po oskarżeniach Julki. Włoczykrzew również dziękuję. Zapiek, już idę. Mam wrażenie, że nie zrobiła pani researchu ani jednego filmu jako Mateusza, jeśli wypowiedzimy dzięki. To ja witam. Droga pani, Mateusz nikogo nie nasyła, nie wypowiada się w rodzimy sposób. Bardzo dziękuję. Zapiek, już idę. Bardzo dziękuję za pozytywne komentarze. Naprawdę jestem wdzięczny. Trochę więcej doinformować się, zanim coś się powiem, a to już na nie hejtuje, wręcz odradza hejt na Julkę. Opowiada na zarzuty, które mu zarzuciła. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, doceniam. Doceniam wszystkie słowa wsparcia. Wiem. Tak. Widziałem. Bardzo dużo komentarzy w ogóle o tym, że broniących mnie. Bardzo dziękuję. Oczywiście Julka musiała polajkować to, nie? No cóż, kochani. Pamiętajcie, że po pierwsze, prawda się zawsze obroni sama. Po drugie, jeśli nie macie nic sobie do zarzucenia, jak jesteście zgodni, w zgodzie ze sobą, w zgodzie z tym, żeby być człowiekiem wobec drugiego człowieka, to nikt wam nie może nic zarzucić. Tyle. Julka, już nie trzymasz tamy? Szkoda. Szkoda, myślałam, że faktycznie, że troszeczkę coś zrozumiała. Znaczy, łudziłem się bardziej może. Bardzo krótko. W sumie jeden dzień chyba. I to jest niecały. Windows 7.